Dobrze, przyjaciele, ja chcę dzisiaj wam powiedzieć o tym, czym jest życie w społeczności Kościoła, ponieważ jest to taki czas dla nas, gdzie możemy już o tych rzeczach mówić, gdzie społeczność to jest połączona ze sobą zbiorowość ludzi, jest połączona ze sobą. Znaczy, że Kościół to nie jest coś takiego, że to jest miejsce, do którego się przychodzi po coś. Do Kościoła nie przychodzisz po to, żeby się nakarmić. Do Kościoła nie przychodzisz po to, aby zostać uzdrowionym, uwolnionym. To wszystko są elementy życia Kościoła. To jest normalna sprawa. Bardzo normalna sprawa. Ale to są elementy życia Kościoła. Społeczność to jest połączona ze sobą zbiorowość. I to połączenie tak naprawdę jest na czterech płaszczyznach. Po pierwsze, to jest wspólny obszar zamieszkania, przebywania lub funkcjonowania, czyli coś wspólnego. Dlatego Kościół, ludzie często mówią, że jestem Kościołem. Ja mówię, ale gdzie jesteś? Ja nigdzie nie jestem, no. Ja jestem Kościołem, ja mówię. No teoretycznie tak. Ale to jest tak, jak ktoś skończy studia w jakiejś dziedzinie i nie pracuje w tej dziedzinie, no. No jesteś tym, jaki masz tytuł, tak? No nie pracujesz w tej dziedzinie. No troszkę to się różni od posiadania tytułu, od tego, że się wykonuje daną pracę. To jest jakaś subtelna różnica, prawda? Więc wspólnotę Kościoła przede wszystkim łączy wspólny obszar zamieszkania, przebywania lub funkcjonowania jakiegoś. Po drugie, dlatego my w ogóle kościoły zakładamy. Rozumiecie, co my robimy? Zakładamy kościoły. Ruch apostolski zakłada kościoły. Oczywiście są miejsca, gdzie kościołów nie ma i ludzie mają z nami kontakt inny. Tak? Ale kiedy tylko się pojawia możliwość, żeby był Kościół, to ten Kościół zakładamy. Oczywiście żyjemy w czasach niezmiernie trudnych, w czasach, w których nie można posłać kogoś do jakiegokolwiek kościoła, bo jak ktoś na przykład się ze mną kontaktuje i mówi, mieszkam w jakimś mieście X, prawda? Ja sobie przejrzę system w ogóle kościołów w mieście X i on mówi, że nawróciłem się, bo słyszałem Twoje głoszenie, co mam teraz zrobić? No i sobie tam przejrzę to miasto, ja mówię, po prostu na razie miej kontakt telefoniczny ze mną. Rozumiesz? No ja go nie poślę tam gdzieś. Ale nie poślę go dlatego, że ja wiem, jaki jest stan. Prawda? Ja tego nie zrobię. Ale kiedy jest rzeczowy kościół jakiś, prawda? No to ja tam posyłam człowieka. Nawet jeżeli nie ma gdzieś jakiejś naszej wspólnoty w pobliżu, to, a zdarza się, że jest jakiś kościół, bo też kościoły są różne. Ostatnio tam rozmawiałem z moim przyjacielem i on mówi, u nas, tam gdzie ja mieszkam, są kościoły martwe i bardziej martwe. Bo mocne to było dla mnie. No rozumiecie. Więc jeżeli ja gdzieś mogę posłać, na przykład kiedy nawracali się ludzie, powiedzmy z okolic Koszalina, to ja mimo, że miałem troszkę różne zdanie na temat działań w Królestwie od Pawła Godawy, ale wiedziałem jedną rzecz, że jeżeli tam pójdzie człowiek, to przynajmniej nie umrze. O, że mogę posłać tam człowieka, bo na pewno wiedziałem, że on nie umrze. Rozumiecie? To taka jedna rzecz, że nikt mu nie zaserwuje informacji, że choroba jest po prostu, wiecie, z inspiracji Boga. Bóg chce, żebyśmy byli biedni i czekajmy tylko, aż ta chatka w niebie nam się objawi i koniec, prawda? No to rozumiesz, no sorry. Więc wiedziałem, że tam... Więc Kościół, ta społeczność, to jest wspólny wspólny obszar zamieszkania. Są ludzie, którzy gdzieś się kręcą i nie mają swojej wspólnoty, tak? To ci ludzie, ja zawsze mówię tak, albo jesteś apostołem, albo buntownikiem. Są trzy rodzaje ludzi. Ludzie, którzy są we wspólnotach, tak? A dwa pozostałe są poza wspólnotami. To są apostołowie, którzy budują wspólnoty i siłą rzeczy zajmują się różną formą organizacji. Często nie ma ich nigdzie, tak? Aczkolwiek ja o tym też powiem później, oni gdzieś też są zawieszeni w czymś. Jak zauważyliście, jak napisałem taki artykuł o władzy i zależności, to ja pokazałem też, jak są zależni apostołowie, od czego zależą. Bo na przykład ja wiem, od kogo ja zależę. Ale więc albo ktoś jest apostołem, jeżeli ktoś nie funkcjonuje we wspólnocie, albo jest buntownikiem. Jak ktoś mówi, ja jestem apostołem, ja mówię, bardzo dobrze, no to co nam budujesz? No nic, ja głoszę Ewangelię, ty jesteś ewangelistą, tak? To w którym kościele jesteś? Ja jestem ewangelistą, to nie jestem w kościele. Ja mówię, jesteś zbuntowanym ewangelistą, tak się to nazywa, imię, nazwisko. Zbuntowany ewangelist, w porządku, jesteś ewangelistą, nie neguję. Nie neguję manifestacji darów, nie moja tu rzecz. Rozumiecie? Lecz z perspektywy apostoła określam Ciebie jako buntownika, jesteś zbuntowanym, namaszczonym ewangelistą. Tyle. Nie? Po drugie, wspólnota, społeczność określa, kolejna potrzeba określa we wspólnocie, to jest forma komunikacji, czy wspólny język. Naprawdę ludzie z jakiejś społeczności mają wspólny język, porozumiewają się. Ja nie mówię, że to jest wspólny język pod tytułem jakaś tam forma wypowiedzi, tylko to jest pewnego rodzaju duchowa forma zrozumienia. Nie wiem, czy w ogóle zauważacie, że z pewnymi ludźmi to się nie można porozumieć. Zauważycie to? Mówisz do nich coś, a się na Ciebie patrzy jak sroka w gnat. A Ty jest wierzący człowiek. Wierzący, narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym, on się patrzy na Ciebie. Ty mówisz do niego coś, a on mówi, ale o co Tobie chodzi? Ty nie wiesz, bo... I teraz, co tu zrobić? Pokłócić się, no nie pokłócić, no nie pokłócić się, bo tutaj nawet nie ma o co się pokłócić. Chodzi o to, że brak komunikacji. Nie jesteśmy, rozumiecie, społecznością, nie jesteśmy wspólnotą, nie mam wspólnoty z tym człowiekiem. Jaką ja mam z nim wspólnotę? Jedyne, co mnie z nim łączy, to to, że Jezus umarł za mnie i za Niego. I że On przyjął Jezusa i ja przyjąłem Jezusa. Ale mnie nie łączy z tym brzegiem nic więcej. Rozumiecie? Nic. Bo wspólnota ma wspólny język. Porozumiewają się wspólnie. Jak jeden mówi, to drugi rozumie. Wiecie, że tego nie można podrobić. To nikt nie może udawać, że rozumie. To można udawać na chwilę. Tak? A na dłuższą metę to się nie da. Tak? Taka trzecia płaszczyzna to jest wspólna przestrzeń działania, czyli społeczność działa wspólnie. To jest wspólna przestrzeń działania. Wspólna. Czyli mamy jakieś wspólne, określone cele. Się wspólnie określa. I po czwarte są wspólne wartości. Ja na przykład nie mogę, ktoś mówi tak, ja jestem w kościele, ale ja się nie zgadzam na przykład z tym czy z tamtym. Ja mówię, to po co tu jesteś? Ja nie wiem, jak ja się na przykład siedział w małżeństwie z moją żoną, się z nią nie zgadzam. To jest nieprawda rzecz, ja się z nią zgadzam. Ja się z nią zgadzam. Po prostu. Ja musiałem coś ze sobą zrobić w pewnych dziedzinach, żeby się z nią zgodzić. Ale ja sobie nie wyobrażam nie zgadzać się z kimś. No jak ja mógłbym się nie zgadzać z kimś i z nim żyć? Się codziennie budził rano, patrzył na nią, chciał ją uderzyć. Rozumiecie? No bo takie coś, nie, ja jestem prosty człowiek, rozumiecie? Akcja, reakcja po prostu, nie zgadzam się, z tym pobiję. Może tu jeszcze rozumiecie? Rozumiesz? No, więc, ale muszę się, więc jak zacząłem zobaczyć takie sobie aspołeczne w ogóle myślenie, to nie no, muszę coś ze sobą zrobić, to ze swoją głową, no muszę się zgadzać z człowiekiem, z którym żyję. Tak samo ja się muszę zgadzać z ludźmi, z którymi ja żyję w kościele. No. To jest społeczność, to takie 4 płaszczyzny. Społeczność, przyjaciele, to jest realna wspólnota. Zobaczcie, Dzieje Apostolskie 2,44. Pokażę wam parę rzeczy, ja nie będę czytał, bo to nam się za długo schodziło, ale ten akurat przeczytam fragment. Dzieje Apostolskie 2,44. uwitaj. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. To jest wspólnota. Wszyscy, którzy tam uwierzyli, to jest się w Jerozolimie dzieje, oni uwierzyli i wiecie, co oni zrobili? Wspólnotę założyli. To wspólnota jerozolimska to była. Wczoraj o tym rozmawialiśmy w ogóle. Jak ci z was, którzy tam wczoraj byli na wykładach Krzyśka, to odnotowaliście bardzo ciekawą rzecz, że w ogóle Kościół do II wieku to był Kościół, który funkcjonuje nawet dużo jeszcze później, ale wtedy już się zaczęły takie tworzyć zjednoczenia tak zwane. Wiecie, o co chodzi? Jedną z chorób Kościoła to jest zjednoczenie. Czyli Kościoły się jednoczą. Czyli Kościół rzymskokatolicki powstał. Wiecie, potem to się tam reformacja, bo to już nie wytrzymywało ciśnienia, to się tam takie rzeczy. A generalnie do II wieku to były wspólnoty. Była wspólnota jerozolimska, tak? Była wspólnota Janowa gdzieś tam, wiecie, to były takie po prostu, to były odrębne byty, które budowały pewną formułę królestwa, bo to były apostolskie byty. Szczególnie Paweł, to co robił Paweł w ogóle, to było typowo, bo Paweł zakładał apostolskie kościoły, wiecie. To były kościoły, które też potem one budowały następne kościoły, tak? Ale to było odrębne, była jakaś odrębność w tym wszystkim. Ale zobaczcie, tutaj jest napisane, że powstaje ta wspólnota jerozolimska i oni łączą się ze sobą w jakiś organizm. To już nie jest, o, jesteśmy sobie tutaj odrębne jakieś elektrony, tylko nie, my zaczynamy mieć wszystko wspólne. Zobaczcie, co tam jest napisane. Oni mieli wszystko wspólne. Powstała wspólnota. Wiecie, jakie to jest trudne dla dzisiejszego środowiska? Dzisiejsze środowisko informuje nas ze wszystkich stron, że my jesteśmy indywidualistami. Ty i twój Bóg. A tutaj powstaje coś takiego, że wspólnota jest jakaś. To zrozumcie, najtrudniejszą rzeczą, jaka funkcjonuje, to jest budowanie wspólnot. Bo to są odrębne byty ludzkie, które teraz zaczynają się układać razem. One się do siebie dopasowują. Bo to jakaś wspólnota powstaje. Coś, co ma wspólne cechy. Coś, co jest rozpoznawalne. Wiecie, ja kiedyś, jak współpracowaliśmy jeszcze przez jakiś tam okres czasu z kościołem Spichlerz, pojechałem na konferencję taką do Kalisza. Tam jestem na tej konferencji, pojechałem, tam taki ewangelista przyjechał, ja wtedy... Ja chciałem, żeby on na mnie położył ręce, ten ewangelista, bo mi na tym bardzo zależało, żeby odebrać namaszczenie od Boga. Ja tam pojechałem i sobie pamiętam, modlę się. I w przerwie podchodził do mnie człowiek taki i mówi do mnie tak. Ty chodzisz do Spichlerza, mówi do mnie. A ja mówię, czasem tak, mówię, współpracujemy ze Spichlerzem. Mówię, kościół założyliśmy swój, ale mówię, współpracujemy ze Spichlerzem. A on mówi tak, to był tamten czas. Nikt się tak nie modli jak oni. Oni posłuchali, jak ja się modlę, on posłuchał, jak ja się modlę. Wiecie co, on coś usłyszał, coś, co cechowało mnie. Ja byłem nacechowany czymś, pewną formułą wspólnotową, rozumiecie? To było coś przeciwnego. Dzisiaj w ogóle wiecie, że my jesteśmy pewnym szczególnym bytem, że nas rozpoznają wszyscy. Mówią, a to wy to robi, aha, czyli mamy już swój charakter, swój smak, to jest normalne. Bo to pokazuje, że mamy pewne wspólne rzeczy, wspólne są. Ja na przykład czytam wypowiedzi różnych z was w internecie, jak zamieszczacie, i to jest w ogóle przeciwne. Różne wykształcenia, różne poziomy intelektualne, różne w ogóle części Polski, czy też w ogóle poza Polską. I teraz, ale mamy na przykład wspólny język. To nie jest język słowo w słowo, ale to jest język przekazowy. Wspólnie nie zgadzamy się na pewne rzeczy na przykład. Wspólnie, tak, jesteśmy zagniewani na coś i wspólnie cieszymy się z podobnych spraw. Rozumiecie? Wspólnie. To jest ta formuła. Oni wszystko mieli wspólne. Chcę, żebyście takie rzeczy zaczęli zauważać. Zobacz. I teraz tak. Ja nie będę tego czytał, bo to by nam za długo zeszło, ale będę wam podawał adresy, żebyście sobie postudiowali to w domu. Księga Rut 4.11. Tu jest napisane o wspólnocie wznoszenia domu. Kościół to wspólnota domowa. Oni wspólnie budują dom. Księga Rut 4.11. Wspólnie budują dom. Nie ktoś buduje, a ktoś przychodzi. Nie, 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 nie. Nie ma ja przychodzę do kościoła. Nie. Ty musisz mieć mentalność, że ty budujesz razem z innymi tą wspólnotę. Jestem budowniczym tej wspólnoty. Po drugie, pierwsza księga Samuela, 20 rozdział, 41 werset. Tu jest opisane wspólne przeżywanie na pułapie emocji. Pierwsza księga Samuela, 20:41. Wspólne przeżywanie emocji. Wiesz, co to jest wspólnota? Wspólnota to jest to, że my wspólnie coś przeżywamy. Nie ma czegoś takiego, że ktoś coś przeżywa, a ja nie jestem zainteresowany tym, co on przeżywa. Ja jestem zainteresowany. Ja się interesuję tym, co ty przeżywasz. A ty się powinieneś interesować tym, co ja przeżywam. Rozumiecie? To jest wspólnota. Wspólne przeżywanie na pułapie emocji. Stąd słowo, płacz z płaczącymi, śmiej się ze śmiejącymi. Miejmy taką wspólnotę, szukajmy tego, a nie to mnie obchodzi, że on tak ma. To niech cię zacznie obchodzić właśnie. To jest wspólnota. To weź sobie, powiedz tak, od dzisiaj będzie mnie to obchodzić. Nie będzie mnie obchodzić tylko powiedzmy ja, moja służba, tylko też będę troszkę szerzej patrzył. Trzecia rzecz, w drugiej księdze Kronik 31:18 jest napisane o czymś, co się nazywa wspólne oddawanie się świętej sprawie, czyli wspólne działania na rzecz Królestwa. To są wspólne rzeczy. Są różne obdarowania w Kościele. Ja będę o tym mówił, kiedy będę mówił o służbach i tak dalej. Są różne uwarunkowania, są różne talenty u ludzi. Będę mówił w przyszłym tygodniu o możliwościach naszych w Bogu, które mamy. To jest potężna rzecz, bo odkrywacie, jak będziecie uważni, to odkrywacie rzeczy w was, które w ogóle są zaniedbane. Zaniedbane. Wielu ludzi mówi, co mam robić? Ja mówię, trzeba ci pokazać, kim ty jesteś. Rozumiesz? Po prostu nie odkryłeś tego, ale odkryjemy to. Ale wspólne oddawanie się świętej sprawie, czyli my wspólnie podchodzimy do tematu szerzenia Królestwa. To jest nasza wspólnota. Nieważne, że jeden jest ewangelistą, a drugi jest biznesmenem. Rozumiesz? Biznesmen nie musi stać z mikrofonem i się drzeć, że Jezus umarł i wstał z martwych. Biznesmen nie musi chodzić do szpitala, uzdrawiać chorych. Nie musi. Rozumiecie? A ewangelista niekoniecznie musi się zajmować tym, żeby budować biznes. To się łączy, ale niekoniecznie musi się łączyć. Ale jeśli się nie łączy, to nie oznacza, że to nie jest wspólna sprawa. Bo biznesmen ma czesać kasę, tak? I finansować działania ewangelizacyjne. Na przykład taka wspólnota. Prosty jak drut. Taka zależność. Wspólnota. Tak? Wspólne oddawanie się świętej sprawie. Następnie w Psalmie 34:4, Psalm 34:4 jest opisane wspólne uwielbienie Boga, czyli jednolita forma oddawania czci Bogu w społeczności. Zobaczcie, czego my uczymy od początku, jak tutaj zaczęliśmy funkcjonować. My budujemy uwielbienie Boga. Dlaczego my to robimy? Bo my musimy mieć wspólnotę uwielbienia Boga, bo wtedy dzieją się największe rzeczy. Przecież wiecie, że w większości kościołów jak też wygląda. Grupa uwielbienia, ona gra i śpiewa, tak? A kościół kamerę jak postawił z przodu, poleciał po twarzach. Człowiek. Twarze nieskażone szczęściem. Przeleć w przeciętnym kościele. Już 30 minut. Muszę porozmawiać z pastorem. Rozumiesz, o co chodzi? To jest wspólnota uwielbienia Boga. Wspólnota. Wielu z was ma świadectwo, że przychodziliście, nie mogliście wytrzymać 5 minut. Ale kiedy podjęliście decyzję, tak? Raptem coś się stało. Raptem. Raptem. Dlaczego? Bo to jest duchowe. Rozumiecie? Duchowe. To jest wspólnota. Chcę wam pokazać, jak to działa. Jak my to złapiemy, to jakbyśmy złapali potężną jakąś taką windę poruszającą się. Bo wspólnota, ona się porusza. To jest coś, co biegnie w duchu. Tego się trzeba uchwycić, złapać. Ja się tego złapałem. Następnie Psalm 55:15. Tu są opisane wspólne tajemnice. Czyli dbałość o hermetyczność wewnętrzną wspólnoty. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że rzeczy giną w tobie. Wpadają w ciebie jak w studnię. Jak w studnię. Jak przychodzi do mnie Jacek i coś do mnie mówi, to wpada to we mnie jak w studnię. Rozumiecie? Jak przyjdzie do mnie Asia i się mnie zapyta, co do mnie Jacek powiedział? Że ci nie będzie na plecach siedział. Wiesz, bo ja tak rozmawiam z ludźmi, słowo honoru, coś w tym rodzaju, wiesz, o co chodzi? Mówię, a co cię obchodzi, co powiedział Jacek? Co cię obchodzi? Wiecie, że jest nawet na to artykuł w kontekście postępowania karnego? Że ktoś, kto jest licencjonowanym duszpasterzem, tak, ma prawo nie składać zeznań. Fajnie mam. Ja w ogóle mam taki numer dzisiaj, że w ogóle ktoś przycieka, że mnie zostałacie, mówię absolutnie. A nikt mnie nie udowodni, czy ja z kimś rozmawiałem, czy nie. Rozumiecie? Mówię absolutnie. Tajemnica spowiedzi. Tajemnica spowiedzi powinna obowiązywać każdego człowieka w kościele. Tajemnica spowiedzi! I nie tylko pod tytułem, że ktoś ci coś powiedział, ale że coś widzisz, coś się dzieje. Jak coś widzisz, to się od razu nie leci, żeby wszyscy wiedzieli naokoło. Ha! To zrobił. Idź do niego, porozmawiaj z nim. Czego chodzisz i opowiadasz o tym wszystkim dookoła. Co to za pomysł w ogóle? Skąd ten pomysł jest? Wspólne tajemnice. Są wspólne tajemnice. Ten świat ma coś takiego, że koniecznie chce się podzielić jakimś dramatem ze wszystkimi dookoła. Rozumiesz? 6 zabili, 5 spalili, 2 zgwałcili i teraz wszyscy o tym wiedzmy i się tym cieszmy. Nie cieszmy się. Rozumiesz? Ja to w ogóle... Ja sobie wam powiem, ja od początku swego nawrócenia bardzo poważnie podszedłem do mojego aparatu mowy. Ja zobaczyłem, że ja mam w ogóle duży język i że to jest, i że tego języka na śmietniku nie znalazłem. To bardzo ważne dla mnie było odkrycie, wiele lat temu odkryłem to, że nie znalazłem języka na śmietniku. Uświadomiłem sobie, że jak będę mówił pięknie, to będę miał pięknie. Tak w ogóle wiecie, o co chodzi. Mówię pięknie, mam pięknie, jestem piękny, rozumiesz? Ja sam jestem taki piękny, ja tak pięknie mówię. O co chodzi? Mój język nie służy do tego, żeby odkrywać tajemnice. Jestem nośnikiem wielu tajemnic. O, jak ja te tajemnice znam, słuchajcie. Szok. Ja czasem muszę posiedzieć przed Bogiem dłuższy czas, żeby te tajemnice mnie nie przygniotły. Ale pozostają nadal tajemnicami. Tajemnicami. My ze sobą w domu o różnych rzeczach nie rozmawiamy. Nie przylatujemy do siebie i nie opowiadamy tego, co nam mówią ludzie na konsultacjach. Rozumiecie, o co chodzi? Taką kulturę wyrabiamy w sobie. Rozumiesz? Po prostu. Znaczy, bo ludzie myślą, że to my to siadamy, nie, absolutnie. My nie uprawiamy takiej formy konwersacji domowej. Absolutnie. Ja to jest... jeszcze raz mówię, języka się nie znalazło na śmietniku. Wspólne tajemnice, wspólnota to jest grupa ludzi, która ma wspólne tajemnice. Ktoś przychodzi, a co tam w ogóle się dzieje? Nie twój zasmarkany interes. Chcesz się dowiedzieć, co się dzieje we wspólnocie? Stań się częścią wspólnoty. To proste. Chcesz się dowiedzieć coś o moim życiu, to się zaprzyjaźnij z moim życiem. To bardzo proste. Co ja ci będę opowiadał? Chcesz się dowiedzieć, co u Boga, się z Bogiem zaprzyjaźnij. Reszta to teologia. Co ja ci będę o Bogu opowiadał? Rozumiesz, sorry, to nie tak działa. W Księdze Izajasza 45:21 mamy opisane coś, co określamy jako wspólnotę radzenia, czyli uznanie, że wszystko, co jest u nas, tak, należy do nas i wspólnie winniśmy o to dbać. I kiedy dochodzi do różnych rzeczy, to powinniśmy też, tak, przyglądać się na reakcje innych ludzi, radzić się wielokrotnie innym. Ja się bardzo, na przykład, dobrze czuję w radzeniu się kogoś. Ja w ogóle się świetnie czuję. Ja mam już taką metodę w życiu obrałem, że ja w ogóle nie wywalam otwartych drzwi. Jak we wspólnocie są ludzie, którzy, oni są w czymś dobrzy. Rozumiecie? Są w czymś dobrzy. To ja nie potrzebuję samemu tworzyć jakiegoś schematu. Tak? Tylko biorę tego człowieka, tak? Który jest w tym dobry. Wspólne radzenie. W Ewangelii Jana 4:36 jest opisana wspólna radość z działań różnych służb w Kościele. Ewangelia Jana 4:36. Wspólna radość z działań służb. Nie stawanie do zawodów, nie prześciganie się. Nie pokazywanie, kto jest lepszy lub kto więcej czegoś osiągnął. Tak nie działa ten system. Za rywalizacją stoją demony. Za rywalizacją demony stoją. Demony. Słuchajcie, to jest szok. Po co to robić? Ja się cieszę na przykład z tego, że ktoś coś osiąga. Coraz więcej odchodzę od pewnych rzeczy na rzecz tego, aby ludzie te rzeczy robili. Robią to jeszcze w dziwaczny sposób często. Często bym chciał wstać i zrobić za kogoś. Taka pierwsza moja meta. Ja wiem, że musiałem z tego pokutować w życiu i za kogoś coś zrobić. Idę za kogoś, bo ja to zrobię najlepiej. Niekoniecznie zrobię najlepiej. A nawet jeśli ja to zrobię najlepiej, okay, to ja teraz muszę, tak, wyszkolić ludzi, którzy będą zasuwali w tym namaszczeniu i będą z tego namaszczenia szli dalej. Ja sobie nie mogę pozwolić na to, że ja wszystko zrobię sobie. Bo wtedy pokrzywdzę ludzi. Nie stworzę ich. Tak jakbyś miał dziecko i temu dziecku byś nie dał niczego zrobić. Tego nie rusz, bo popsujesz. Tego nie rusz, nie dotykaj. Tego nie rusz, bo spalisz. Okazuje się, że potem to dziecko 18 lat gotować nie umie, wodę przypali, człowieku sprzątać nic nie umie. Nic nie umie, bo od małego to dziecko było instruowane, że nic nie umie i trzymało go się z dala od wszystkiego, bo mama za to zrobią najlepiej. I potem taka pierdoła idzie w życie, nie wiadomo o co chodzi, wychodzi gdzieś na świat, dostaje w łeb, leży. Zgadnijcie, gdzie wraca? Do mamy, do taty. Rozumiecie? 50-letni nieszczęśnik. Sami go skrzywdzili. Nie rzucili go na głęboką wodę, tak? Nie puścili go do przodu. Wspólna radość z działań różnorakich służb. 1 Koryntian dalej, 7:5. Tak zwane zgody wspólnotowe. Wiecie, co to jest? Coś wam powiem. Powiem wam coś, co powiedział Luter kiedyś. Powiedział taką mądrą rzecz. W wierze nigdy nie chodzimy na kompromis. W miłości zawsze. I teraz musisz to jakoś pogodzić w swoim duchu. Musisz pogodzić to, co powiedziałem przed chwilą. I tego ci nikt nie wytłumaczy, tylko Duch Święty, który jest w tobie. Jak to się dzieje, że się w wierze nie chodzi na kompromisy, a w miłości się chodzi? Wiesz, że jak w miłości nie będziesz chodził na kompromisy, to twoje małżeństwo nie ma szans przetrwania? Żadnych szans. Jak mąż nad żoną będzie stał i mówił: ja tak wierzę i ty tak masz wierzyć. Tak nie będziesz wierzyć, rozumiesz? Cię poczochram. Nic z tego nie wyjdzie. Jej wiara przez to nie wzrośnie. Na 100% jej wiara nie wzrośnie. Wiecie dlaczego? Bo wiara to jest ze słuchania słowa Chrystusowego, a nie słowa mężowego. To jest bardzo ważna informacja. Prawda. Kiedyś moja żona do mnie powiedziała tak. To różne rzeczy powiedziała, ale taką rzecz jedną mówi, bo ja go nie mówiłem, wiecie, ja chodziłem w różnych namaszczeniach w swoim życiu. Chodziłem też w namaszczeniu Nehemiasza. Namaszczenie Nehemiasza znamionuje się tym, że się ciągnie za brody i bije pięściami i się mówi: Panie, miej mi to ku sprawiedliwości. I ja tak w takim namaszczeniu chodziłem lata temu, potem się nawróciłem z tego namaszczenia. A właśnie ja mówię do niej: słuchaj się mnie! Mówię do niej: ci coś mówię, to rób! A ona mówiła do mnie: jak będziesz do mnie mówił w Duchu Świętym, to będę robić. Taki mieliśmy, wiesz, tak się stawaliśmy przed sobą, wiesz, nie? Ja mówię: ma być mi posłuszna. Ona mówi: jak będziesz mnie kochał, jak Chrystus Kościół, to ci będę posłuszny. Tak się cytowaliśmy słowo, wiesz, taki mieliśmy, taki dynks. Taki dynks mieliśmy przez dłuższy czas. W ogóle nie ma czegoś takiego, że w miłości nie chodzi się na kompromisy. Nie ma. I można w wierze nie iść na kompromis, a w miłości można iść na kompromis. Wygląda to w ten sposób, że przyglądamy się stanowi drugiego człowieka w ogóle. Ja się na przykład oglądam ludzi, którzy są wokół mnie. Przyglądam się stanowi ich wiary. Rozumiecie, jak ja na przykład wymagał od wielu ludzi poziomu wiary, który ja mam, no to sorry, to ja bym w ogóle, to ja bym nic z tymi ludźmi nie zrobił. Nic. Nie. Ja staję za ludźmi, wypycham ich do przodu, rozmawiam, mówię, jestem z nimi, kiedy płaczą, jestem z nimi, kiedy się denerwują. Rozumiesz, o to chodzi? Mówię: dawaj, to mówię: no słuchaj, że to nie jest koniec świata. Mówię: no co robię? No jestem w kompromisie jakimś, zgadza się? No jestem w kompromisie, to jest miłosny kompromis, no. Kompromis miłosny, niestety. I we wspólnocie trzeba te rzeczy oglądać. Są różne poziomy wiary, są różne poziomy ludzi. Oczywiście, że ludzie mimo wszystko, tak, nie będą chcieli się relacjonować pewnie. Ja to rozumiem, ale nie wszystkich się da ogarnąć. Ale relacje miłosne, ile się da, to trzeba ogarnąć. I trzeba być gotowym na takie rzeczy. Trzeba często z ludźmi się przejść kawałek drogi dalej. Oczywiście jak chcą, bo no nie chcą, bo bardzo często. Ale jak chcą, trzeba się przejść z nimi. To jest wspólnota zgody. Dalej w pierwszym liście do Koryntian 12:7 jest opisane działanie ku wspólnemu pożytkowi. Czyli my żyjemy tak, aby coś wspólnego rosło. Jakiś wspólny pożytek. Ja się przyglądam, czy te moje działania, one mają jakiś pożytek dla wspólnoty. Czy to jest coś wspólnego, czy to jest jedynie moje. Rozumiecie? Dalej, w 2 Koryntian 9:13 są opisane szczere relacje wspólnotowe, prawdziwe relacje wspólnotowe. Nam nie wolno bać się otwierać przed innymi ludźmi. Ludzie muszą Ciebie widzieć, tak? W różnych konfiguracjach i sytuacjach i muszą Ciebie znać takiego. I Ty nie możesz się tego bać. Nie możesz się bać, że ktoś Cię zrani, że ktoś Cię kopnie, że ktoś Cię odepchnie. No nie odepchnie Cię, no. Nie, rozumiecie? Moja córka, ona zna różne moje słabości, co w ogóle nie oznacza, że przestałem być dla niej autorytetem i ojcem, no. Ona zna moje słabości. Się taką słabość miałem. Wyszedłem rano do samochodu, że ja dużo wody piję. Mi się siku zachciało. Ja już zapaliłem ten samochód. Mówię tak. Nie chce mi się iść, mówię, zimno jest. do domu mówię. Nasika na koło. Taką decyzję podjąłem. Męska. Rozejrzałem się. Wiecie o co chodzi. Nasiec. 13 było. Nie? Dlatego szybko sikałem. Rozejrzałem się między blokami stoi samochód. Ustałem, że niby wiesz. Coś tutaj przy samochodzie grzebie. A tu sikam na koło. Przyszła Sara, potem mówię, Sara, muszę ci się do czegoś przyznać. Nasikałem na koło. Na nasze? Na nasze. Powiem babci. Bo babci mówię, zróbmy tak, że to będzie nasza tajemnica. Nie dam rady, mówi. Babci, nasikałeś na koło, przymarzniemy. Nie przymarzniemy, mówię, to za mało dzieci, żeby ten samochód nasikał. Chodzi o to, że zna słabości. Wiecie, nie bójmy się być szczerymi, prawdziwymi przed ludźmi we wspólnocie, bo to jest nam dane przez Boga, żebyśmy mogli zdrowieć. Gdzie masz zdrowieć, jak nie we wspólnocie? To we wspólnocie masz zdrowieć. To rozumiecie, jak to działa? To w domu masz zdrowieć. My tu nie jesteśmy po to, żeby jeden drugiemu zaimponował czymkolwiek, tylko my tu jesteśmy po to, żeby wspólnie żyć. Wiecie, to jest ciężkie, bo to jest społeczeństwo, to środowisko, ono zupełnie inaczej w ogóle reaguje. Właśnie. Ono inaczej reaguje. Społeczeństwo cały czas ono wpływa na człowieka, żeby się zamknął przed innymi. Odseparuj się, zamknij, nie mów, bądź sam sobie. Nie bądź sam sobie. Bądź w wspólnocie. A jak mnie zranią, to cię będą leczyć. No, Holender, taki gatunek ludzi. Ranią, leczą, jak Bóg są. Tacy biblijni. Trzeba ryzykować tego rodzaju rzeczy. Szczere relacje. Dalej, list do Galacjan 2:9. Widzialne dowody przyjaźni. Wspólnota to coś, gdzie to jest miejsce, gdzie przyjaźń jest widzialna. Widzialna. Rozumiesz, kocham cię, ale ja się z tobą nie widziałem już miesiąc. Nie było cię w kościele miesiąc. Tak, tak, ale moja miłość cały czas jest. Nie widziałem ciebie, tak, tak, ale cię kocham. No jak mnie kochasz? No przecież cię nie widziałem miesiąc, ale cię kocham. No nie, no bez przesady, no nie bardzo mnie kochasz. Przecież cię nie widziałem miesiąc. Nie zadzwoniłeś, nie powiedziałeś, zniknąłeś. Rozumiecie? Dla ludzi to jest, nie ma problemu dla ciebie. Nie przed do kościoła, przed za miesiąc. Ja mówię, mówiłeś komuś, że cię nie będzie. A co to kontrola? Nie, no kontrola. Tak, kontrola. Miłosna. By ci dziecko do domu miesiąc nie wróciło, co byś zrobił? Dziecko z tobą mieszka. Normalnie mieszka z tobą. Dziecko po prostu wyszło w poniedziałek, wróciło za miesiąc. Nie zadzwoniło, nic nie powiedziało. Nawet dorosłe dziecko, takie większe już, no. Wraca do domu za miesiąc, no i co? A ty se normalnie, jeśli se robisz, nie ma problemu, tak? Jeżeli taki jesteś, to jesteś dziwny dla mnie. Ja się zapytał, gdzie byłeś? Nawet bym się zdenerwował. Wiesz, o to chodzi, tak uczciwie. Tak? Że normalnie, gdzie byłeś miesiąc czasu? Trzeba było zadzwonić. Poinformować, nie wiem, nie będzie mnie miesiąc, wyjeżdżam do Zimbabwe, człowieku banany prostować, cokolwiek powiedzieć, rozumiesz? Ale w ogóle miłośnie. To jest prosta sprawa. Zobaczcie, co jest w ludziach. Co się będę tłumaczył? Kontrola, manipulacja, kontrola, kontrola. Kontrolę nie widziałeś, że kościele zielonoświatowym nie byłeś nigdy. Kontrola. Mówię, pojęcie o kontroli. Idź tu w gazecie posiedź, może ciebie o 6 miesięcy, jakąś służbę sobie i zobaczysz kontrolę takiego. Człowieku. Już musiał ortodoksyjnie piarnąć nawet. Bo inaczej się nie liczy. Albo wiecie, że nie dostaniesz, jak źle piancisz. Takie numery walą. Człowiek se namierzą kogoś, człowieku idąc wieczerzą, omijają, żeby nie zjadł. No. Ktoś tam w trakcie rozwodu ominął go. No to honor ja to widziałem, no przecież człowieku patrzyłem na to później niemożliwe. To jest dopiero, wiesz. Takie wory są, takie wory na kolektę. Ktoś nieco do kolekta, to ja powiem. Kolekta to jest zbieranie pieniędzy. Ten wór wygląda w ten sposób taki jak taka długa prezerwatywa i taka deska na końcu z dziurą i to się chodzi. Po co to jest? Żeby tam rękę ktoś wkładał i wypuszczał, żeby prawica twoja nie widziała, co lewica czyni. Wiesz co robią? Rzucają na to. Żeby było widać, ile się rzuca. To wszystko jest człowieku obcykane. To jest dopiero kontrola, manipulacja i odpowiedź czarami na to w ogóle, co się dzieje. Rozumiesz, o co chodzi? To jest ten system chory. Ale nie to, że ktoś się pyta, gdzie byłeś, jak cię nie było, no. Bo cię kocham i się męczę. Rozumiecie? To, zrozumcie to. My musimy przejść pewną granicę. Bo to świat takie granice wystawia. Co cię obchodzi, gdzie byłem? Właśnie obchodzi mnie. Właśnie jestem z tobą we wspólnocie. Dalej, Filipian 2:1. Wspólne doświadczanie Boga. Wspólnotę definiuje to, że się wspólnie doświadcza Boga. To jest szczególne. Tylko w pewnej określonej formule jesteś w stanie w określony sposób dotknąć tego Boga. Gdzie indziej go tak nie dotkniesz. Inaczej, ale nie tak. Powstaje swoista kultura dotykania Boga. Coś przedziwnego, szczególnego. O to trzeba dbać. Dalej, Filipian 4:15. Wspólnota finansowa, czyli odpowiedzialność finansowa za Kościół. Odpowiedzialność. Nas nauczyli, że się... Ja dostawałem... Na przykład szedłem na mszę i dostawałem na przykład 5 zł na tacę. To już było dużo. Ale to 5 zł z rybakiem taki jeszcze. Nie wiem, czy ktoś pamięta 5 zł z rybakiem. Lody kosztowały 3,40, dwie kulki, po złoto 80 kuleczek wtedy. Rozumiesz? To se zawsze 3,40, dwie kuleczki, reszta na tacy. Człowieku, wiecie, że ten duch to zostaje w ludziach w ogóle, jak do kościoła przychodzą się nawracają do Boga. Rzucę coś. Rozumiesz? Nawet coś rzucę. Kulkę jakoś. Nie. Wspólna odpowiedzialność finansowa za wspólnotę, za służbę, za życie. Rozumiecie? Przecież to proste jak drut. Wspólne. Są takie małżeństwa, co mają odrębność finansową. Są takie. Są ludzie pomysłowi. No. My też mamy intercyzę, ale intercyzę dlatego, że mnie prawo ścigało. Rozumiecie? To wszystko przepisałem na Agatę i koniec. Ale my mamy wszystko wspólne. Tak jak w małżeństwie jest normalną rzeczą, że jest wspólnota finansowa. W ogóle wiecie, że małżeństwo funkcjonuje na zasadach 3 wspólnot. Tak? To jest wspólnota seksualna, wspólnota finansowa i wspólnota gospodarcza. To w ogóle definiuje małżeństwo jako takie. Ja będę kiedyś o tym mówił. Chodzi o to, że jest odpowiedzialność finansowa we wspólnocie i ludzie muszą to pojąć, tak? To moja wspólnota i moja odpowiedzialność. Jakie to zaufanie musi być, tak? A skąd ja wiem, co oni zrobią z tymi pieniędzmi? Nie przećpają na pewno. Nie ćpam. Słowo honoru. Następna rzecz. List do Tytusa 1:4. Wspólny kierunek i wspólny poziom wiary. Dlatego jest dążenie do tego, aby wspólnie wierzyć na określonym poziomie. Dlatego mamy modlitwy wstawiennicze, dlatego mówimy o pewnym poziomie, ale mówimy też o kierunku, na przykład o kierunku apostolskim u nas. Ta wspólnota na przykład jest pewnego rodzaju swoistą rzeczą, bo ona jest apostolską wspólnotą. Polega to na tym, że my działamy szerzej niż tutaj grupa ludzi, która się zbiera. To idzie do mas ludzi, po pierwsze online, po drugie zakładamy kościoły i funkcjonujemy w obrębie zespołu apostolskiego. A więc tutaj jest szerzej. Tu jest szerzej, więcej, jest więcej poselstw, więcej różnych innych rzeczy. Tak? Ale jest to wspólny kierunek i wspólny poziom wiary. Dwie rzeczy jeszcze. W Hebrajczyków 10:25 widzimy wspólne przebywanie ze sobą, ten klasyczny tekst. Wspólnych dobro nie opuszczajcie. Wspólne przebywanie ze sobą. Tu trzeba ze sobą przebywać. Rozumiecie? Przebywać. My musimy nasze życie tak organizować, żeby przebywać ze sobą. My musimy w organizację naszego życia wkładać przebywanie ze sobą. W równej wadze jak praca, jak bycie z rodziną, taką najbliższą fizyczną, rozumiecie? To trzeba sobie planować. Ktoś mówi, ja będę miał czas, to wpadnę na grupę. Nigdy nie będziesz miał czasu. Zaplanuj grupę. Zaplanuj bycie tam. Zaplanuj spotkanie z człowiekiem. Planuj te rzeczy. Ja planuję. Rozumiesz? Telefony, SMS-y, kontakty, bycie, cały czas. Rozumiesz? W taki sposób. Do ludzi mówię, łap mnie, dzwoń do mnie. Ty mnie złap. Przyjedź. Ludzie do nas przyjeżdżają, kończą pracę, przyjeżdżają, jest wieczór, pójdziemy sobie czy do restauracji, czy siedzimy w domu, coś rozumiesz. Jakby cały czas jest bycie, ale bycie musi być planowane. No w ogóle, żeby w ogóle być, to trzeba chcieć być, to jeszcze to jest takie ważne. No w sercach trzeba sobie takie coś zrobić, ale chcę być z innymi ludźmi. To jest zapora. Ja bym przyjdzie, ty masz taką służbę, że to taka służba jest taka samotna. Taki samotny jesteś w służbie. A to na powołanie takie, że wiesz, musisz dużo z Bogiem przebywać sam na sam. Spokój się. Gdzie mówię, do kościoła nie przyszedłem, Pan mnie poprowadził, żebym jeszcze w tym tygodniu do kościoła, tylko sam na sam z nim przebywał. Ja mówię, to nie był Pan. Jak śmiesz. Ja mówię, bo ja znam diabła bardzo dobrze, to diabeł do Ciebie przyszedł i Ci powiedział. Podszył się pod Pana, bo on to robi od 1000 lat, taki ma dynks, że się zawsze przebiera za Pana. Wiecie, że jaki to jest debil? W ogóle... Lucyfer ma coś takiego w sobie, takiego... To przebieraniec jest. Cały czas się przebiera. Tu się przebiorę za Pana, tam się przebiorę. Tu udam, tam udam. W ogóle sobą nie jest. Na terapię. Lucyfer na terapię. No sobą nie jest. No nie odnalazł siebie, chłopak, tyle lat. Cały czas on proszę Ciebie, wiecie dlaczego? Bo mu ten Bóg imponuje od początku, nie może on z tego wyjść w ogóle. Tak? Tylko kretyn? Zamiast siedzieć tam, gdzie siedział, tak? To mu rebelia była w głowie. A teraz udaje cały czas. Chodzi tam się pyszni, na 100% tam się buja człowieku, rozumiesz? Rozumiesz, wiesz. O, to jest ten ważny. Sygnet daje do całowania. Ostatnia rzecz. W liście Judy 1:3. Wspólne ratowanie się. We wspólnocie my się wspólnie ratujemy. A więc my nie odwracamy wzroku, kiedy ktoś ginie gdzieś. Ratujemy go, chcemy przynajmniej. Bo tutaj to niestety, czy też stety, wolna wola jest taka, że ludzie nie chcą być ratowani. Ale ratujesz. Jeśli możesz, to ratujesz. Tak? Wspólne ratowanie. Na pewno nie wspólne odwracanie się od człowieka, który tonie. Rozumiesz? Nie to. Chciałem Wam taką rzecz zostawić, dlatego że życie wspólnotowe niestety, mówię przyjaciele, czeka nas do końca dni tutaj na ziemi. Jesteśmy skazani na Kościół i to Kościół lokalny. Jesteś skazany na Kościół lokalny. Gdziekolwiek budujesz swoje życie, tak? To musisz być w kościele lokalnym. A jak nie, to musisz zbudować kościół lokalny. Nieważne jakich on jest rozmiarów, nieważne, ale to musi coś być, bo my jesteśmy przeznaczeni do życia wspólnotowego, do życia stadnego, rozumiecie? Pan Jezus nigdy nie nazywa apostołów na przykład tygrysami, samotnymi takimi tygrysami bengalskimi. Tygrysie, mój Piotrze, bengalski ty. On zaraz mówi owce, 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 trzoda, trzoda. Rozumiesz, o co chodzi? Cały czas. Co on mówi z tym w ogóle trzoda owce? Rozumiesz? Cały czas. No, jestem pasterzem owiec. To nikt nie powiedział, jestem treserem tygrysów. Widzicie, taki zapis gdzieś mi nie ma. On nie tresuje. On nie tresuje indywidualistów. Nie ma chrześcijańskich Rambo. Oprócz mnie. Nie ma chrześcijańskich Rambo. Ja też nie jestem Rambo, ja się nie nadaję do życia bez kościoła. Rozumiecie, jestem uzależniony od was, uzależniony od ludzi. Jestem z tego dumny. Jestem dumny, że zależę, że jestem wspólnotowy, że jestem miłosny. W ogóle dobrze mi z tym, mam wywalone na to, co się ludziom tam mówią, ja se tam sam radzę, bo ja se nie radzę, jestem dumny z tego, że se nie radzę bez kościoła. Se radzisz bez kościoła, ty tygrysie, ty, zaraz ciebie zrobią, proszę ciebie jest smalec, proszę ciebie dosmarować se zęby, rozumiesz ty. Tak kończą tygrysy, rozumiesz, a ze mnie i wełna będzie, i mleko, i w ogóle. Ja wiem, gdzie ja poszedłem, wiem, kim ja jestem owcą i cudownie się czuję. Tylko, że taką bardziej nowoczesną, o zęby sobie naostrzyłem i tyle. Chociaż takie owce muszą być. Czy owce muszą szarpać i gryźć. Tak, taki mamy czas. Dlatego szkolimy takie owce czasów ostatecznych. Paraleksowa. Wspólnota. Te rzeczy takie są, rozumiecie? Zrozumcie, my takie coś musimy budować i tak musimy funkcjonować. Dlatego dzielimy to na grupy domowe, funkcjonujemy. Posłuchajcie, my musimy mieć kontakty ze sobą. Są liderzy grup domowych. Bardzo was proszę, żebyście mieli kontakt przynajmniej z jednym takim człowiekiem, który jest liderem grupy domowej. Ci z was, którzy są liderami, którzy nie prowadzicie grup domowych, macie kontakt z nami, ale też miejcie kontakt z ludźmi, którzy są liderami grup domowych, bo ja wam coś powiem. Ty możesz być w służbie, możesz być namaszczony, ale potrzebujesz mieć kontakt na przykład z człowiekiem, który działa duszpastersko. Bo to jest tobie potrzebne. Ty musisz być blisko takiego człowieka. Musisz być. Sam jak się taki będziesz stawał, to zaraz się wokół ciebie będzie tam ktoś zbierał, ale tak musi to po prostu funkcjonować. Bądźmy w takich zależnościach. Funkcjonujmy jako wspólnota. Dbajmy o siebie. Dbajmy o siebie. Rozumiecie? My musimy być w ogóle, rozumiesz, jak, no nie wiem, jak się nazywają te, co z samochodów się przemieniają. Transformers. Jak Transformers musimy. Tak sobie normalnie żyjemy, jeździmy, fajnie, i zaczyna się akcja, bo ciebie momentalnie, rozumiesz, przemieniamy się i siemasz, tak? Tu sobie leciałeś jako normalna ciężaróweczka, z drugą się wymieniałeś paliwkiem i było bardzo fajnie. Zaczyna się akcja, przeistaczasz się, walimy, rozwalamy, a potem z powrotem na poziom ciężaróweczek i znów sobie lecimy na lajcie. Tak się żyje, tak się funkcjonuje, to jest wspólnota, rozumiecie? Jesteśmy armią, ale przede wszystkim jesteśmy rodziną. Rodziną i żyjemy w rodzinie. I ta rodzina, kiedy należy, funkcjonuje jako armia, biegnie do przodu i działa, tak? Ale jest to wszystko razem, jest to razem. I to jest bezpieczne i to jest dobre, ja się bardzo czuję bezpiecznie. Ja się bardzo czuję bezpiecznie, jak ktoś mi na ręce patrzy. Ja się bardzo czuję bezpiecznie, jak ktoś widzi moje życie. Ja się bardzo czuję bezpiecznie, jak ktoś widzi, jak ja żyję w domu. Ja się bardzo bezpiecznie czuję. Rozumiesz? Ja się na przykład pootwierałem przed ludźmi, ja się bardzo bezpiecznie czuję. Wiecie, dlaczego ja się bezpiecznie czuję? W ogóle! Wiecie, że ja nie mam żadnego problemu z czymś, co mam ukryte? Jak ja nie mam nic ukrytego, to znaczy, że nic nie można w moim życiu wyciągnąć. Zauważyliście to? Ty. To jest piękna sprawa. W ogóle jest, uzewnętrzniasz się, pokazujesz, żyjesz z ludźmi i wtedy w ogóle nikt nie może ci nic wyciągnąć. Nikt nie powie, a ty tam masz coś schowane. A nie mam właśnie. A właśnie nie mam nic schowanego. Jestem jaki jestem, intencje moje są podane, pokazane. Do sprawdzenia, jak to funkcjonuje w prywatności w innych dziedzinach. Żyjmy wspólnotowo. Nie pozwalajmy na to, żeby diabeł nas męczył, żebyśmy mówili o właśnie jakieś takie głupie teksty. Miłości nie ma, czegoś tam nie ma. Jakiego, ja te teksty, że nie ma miłości, to słyszałem miliardy razy w cudzysłowie. No wy nie ma miłości. Mówię, no może nie ma, nie ma. Zależy gdzie szukasz. Ja tam zawsze sobie wydłubię trochę. Tu sobie wydłubię tam. I sobie coś tam jakąś kanapkę z tego zrobię. Się najem. Ludzie nie są, przyjaciele, jakimiś specjalnymi, wielkimi kranami miłości. No tak nie jest. No, spójrzmy prawdzie w oczy, rozumiecie? Po prostu. Każdy z nas chce być coraz lepszy. Uświęcamy się, tak? Stajemy się coraz lepsi, coraz więcej uwalniamy z siebie miłości, ale nie znaczy, że już jesteśmy super w tym. No nie jesteśmy, sorry. Trzeba się nauczyć brać, ale żeby się nauczyć, to trzeba żyć we wspólnocie właśnie. Trzeba żyć we wspólnocie. I nawet, jak, zobaczcie, jak też wygląda sprawa powołania, o tym będę mówił, jak będziemy mówili o służbach, że powołuje Cię Bóg do czegoś, jesteś w czymś, ale to nie oznacza, że przestajesz być częścią wspólnoty, bo po co, w jakim celu, z jakiego powodu to w ogóle jest. Rozumiesz? Marek mieszka w Bośni, w Sarajewie i w ogóle nie zamierza nie mieszkać w Bośni. No w ogóle zamierza mieszkać w Bośni. Człowiek w Bośni. I teraz Marek tam założy kościół w Bośni. Rozumiecie? Że Markowi do głowy nie przyszło, że teraz jadę do Bośni, na przykład, tak? I w Bośni teraz to ja żegnam się z wami, cześć Artur, cześć Agata, jadę do Bośni. Absolutnie. On pojechał do Bośni, ale nie przestał być częścią wspólnoty. Marek zacznie kościół w Bośni. Załadujemy samochody. Przecież będziemy, wiecie co będziemy robić. Spotkania uzdrowieńcze w Bośni, Chorwacji i w innych krajach. Będziemy uzdrawiać ludzi z Bałkanów, czy Bałkan, bo nie wiem. Rozumiecie? Przecież będziemy to robić, rozumiecie? Właśnie to. Będziemy wynajmować salę w ogóle w Sarajewie. I zapraszać ludzi, którzy tam będą przychodzić. Będziemy głosić do muzułmanów. Będziemy uzdrawiać, uwalniać od demonów, wskrzeszać z martwych. Właśnie tam. Bo jesteśmy wspólnotą, bo mamy ruch. To tak powstaje, to tak działa. To tak się żyje. To jest dom wielopokoleniowy. Wielopokoleniowy. To nie jest mentalność świata. Mentalność świata jest inna. Mentalność świata jest inna. Mentalność świata jest taka, że już coś ma, to teraz idę, robię coś od początku. Po co ty od początku coś chcesz robić? W jakim celu? Niewygodnie się czujesz? W domu? To masz problem! Bo ja się najwygodniej właśnie w domu czuję. W domu to przychodzę, rozwalam się, rozumiesz o co chodzi? I tak leżę, tak. I jem pistację, bo teraz pistację jem. Mam czas jedzenia pistacji. Tak sobie wymyśliłem, że wieczorem jem pistację. Tak się usprawiedliwiam, że mają mniej węglowodanów niż na przykład czekolada. Nie wiem, czy to jest oszustwo, czy tak? Mają mniej, no właśnie. No weź, mają o połowę. No nie, no nie jem tyle pistacji, bez przesady, nie chce mi się dłubać pistacji. Tak dłubię, potem się zdenerwuję, koniec, już nie jem. Dom to dom. Budujmy ten dom. Niech ten dom zachwyci. Niech on zachwyci. Rozumiecie? Niech ludzie wiedzą, tak? Gdzie jest dom. Niech ludzie wiedzą, skąd płynie moc. Ten kraj tego potrzebuje. Sorry, tutaj nie można inaczej, rozumiecie? Nie można inaczej. Tutaj nie można się jakby wtopić w krajobraz nocy i tak się w ogóle przesunąć w tym wszystkim jakoś. Tu nie da rady. To trzeba w ogóle zrobić wielką dziurę i coś zbudować tam. Coś postawić, coś ustanowić. Powiedzieć, to my jesteśmy głosem Boga. I z tego domu niech wychodzą kolejne kościoły. Niech wychodzą kolejne misje. Niech wychodzą kolejne służby. Niech wychodzą.